Są takie samochody, których sami z siebie w życiu byśmy Wam nie pokazali na karoserii. Dlaczego? Bo nie budzą w nas kompletnie żadnych emocji. Patrzymy na nie i tak jakby ich nie było. Natomiast czasami Wy prosicie o to, żebyśmy Wam pokazali takie auto. No i tutaj stoi takie właśnie. Niestety nie w moim garażu, tylko w garażu Autodromu Słomczyn. Nowe BMW X1 w wersji 23 i X-Drive. Niestety nie dopłaciliśmy za ogrzewanie, więc tutaj w hali jest dokładnie tak samo zimno jak na zewnątrz. Za to jest przynajmniej sucho, więc możemy pokazać Wam go w pełnej krasie. X1, ta pierwsza była zbudowana na platformie BMW serii 3, więc było to dla niej nobilitujące. Tutaj już mamy tę samą platformę, co w drugiej generacji, czyli platformę, która została opracowana dla Mini, a BMW X1 tę platformę przejęło. Auto urosło o 6 cm względem poprzednika i wyobraźcie sobie, że jednocześnie jest już tylko 6 cm krótsze od pierwszego BMW X3. To oznacza, że naprawdę jest bardzo duże i jak patrzycie na nie, no to naprawdę te 4,5 metra długości to powiedzielibyście, że tak jest ze 20-30 cm dłuższe. Na szerokość urosło o 2,5 cm, o 2 cm zwiększył się rozstaw osi, na wysokość to jest chyba 4,5 cm więcej. I o ile pierwsza i druga generacja wyglądały trochę tak pokracznie, to tutaj mamy już więcej tego prestiżu BMW i te duże nerki, i te światła, i cała bryła samochodu, i te tylne światła sprawiają wrażenie bardziej takich prestiżowych, luksusowych niż w dwóch poprzednikach. To, co w naszym egzemplarzu nieco psuje ten urok tego samochodu, to są koła, które mają tylko 18 cali. To wyobraźcie sobie, że seria jest w ogóle robiona na 17, ale można zamówić nawet 20-calowe, które kosztują dodatkowo 7900 zł. Mówiąc krótko, nowa X1 naprawdę może się podobać, to jest raz. Dwa, wyobraźcie sobie, że współczynnik oporu powietrza w tym wypadku to zaledwie 0,26 CX, co oznacza, że jest mniejszy niż w 8 coupé, ponieważ tam to jest 0,29. Za ten niski współczynnik oporu powietrza odpowiadają między innymi takie deflektory, które tutaj są, albo na przykład maskownica w przednim grillu, która otwiera się w momencie, kiedy silnik potrzebuje większego chłodzenia. Tutaj są takie klapeczki. I to już Wam pokazywaliśmy przy okazji BMW serii 2 Active Tourer. Tu możecie sobie obejrzeć ten test. No i ten CX rzeczywiście robi wrażenie, natomiast wrażenie też robi to, że samochód zaprojektował Polak Jacek Pepłowski. On odpowiadał za stylistykę zewnętrzną i on nadzorował wszystkie prace. No dobrze, skoro mamy więcej samochodu, bo jest o 6 cm dłuższy i ma o 2 cm większy rozstaw osi, no to ciekawe, jak zmienił się bagażnik. No więc mamy tutaj 500 litrów pojemności, ale mierzone o z tym całym schowkiem tutaj pod spodem, więc tutaj możecie sobie ewentualnie przewozić jakieś graty, jakieś apteczki. Może wejdą tutaj ze 3 plecaki na przykład Waszych dzieciaków. Natomiast nie zmieści się tu żadna walizka. Ta przestrzeń tutaj to będzie maksymalnie jakieś 400 litrów pojemności i przytachaliśmy tu jedną walizkę, żeby Wam pokazać, jak te 400 litrów wygląda. No więc wygląda tak, że nie bardzo jesteście w stanie tutaj zmieścić taką dużą walizkę, bo zobaczcie, tutaj są kółka, tutaj weszłaby może jeszcze druga taka, niestety jej nie mamy, żeby przymierzyć. Ciekawe, czy to nam się w związku z tym zamknie. Nie zamknie się, ponieważ to jest tutaj dosyć grube, zobaczcie, takie masywne i obija się o kółka, więc będziecie musieli przewozić walizkę w ten sposób, no skoro na pewno nie wejdzie w pionie, o. Więc wszystko, co Wam pozostaje, to tak. I wtedy się bardzo ogranicza przestrzeń bagażnika, bo tu wejdzie jedna kabinówka, tutaj może jeszcze druga. Lepiej dlatego do tego bagażnika po prostu pchać kabinówki. Jeżeli potrzebujecie więcej miejsca w bagażniku, to o, musicie wykonać taki manewr, czyli przesunąć tylną kanapę, tylko że wtedy Waszym dzieciom, tylko że wtedy już Wasze dzieci nie będą miały miejsca na nóżki. O, i wtedy wchodzi nam walizka. Więc takie 3 z plusem w kierunku 4, jeżeli chodzi o ten bagażnik, jego ustawność, ale pamiętajmy o tym, że mówimy tak naprawdę o kompakcie, bo BMW X1 to jest segment C. W związku z czym jak na segment C, to i tak jest nieźle. Tutaj dwa haczyki, tutaj dwa haczyki. Co ciekawe, można zamocować sobie siatkę na dwóch wysokościach, jedna, druga, ale o, tutaj jest z boku już tylko na jednej wysokości. Fajne miejsce na gaśnicę, jest też gniazdeczko 12-woltowe, żeby podpiąć sobie na przykład
ten, no, nie wiem co. Klapa otwiera się, o, na taką wysokość. No, tak jest, tak w miarę. Zobaczcie, jak tutaj celowo wyprofilowano deskę rozdzielczą przed pasażerem, po to, żebyście mogli maksymalnie się zbliżyć. O, zobaczcie, jeszcze mam miejsce na nogi, jeszcze jadę, jeszcze mam miejsce na nogi, całkowicie obniżam fotel i mam naprawdę bardzo fajną, komfortową tutaj teraz pozycję, jest mi wygodnie, przejechałbym kilkaset kilometrów bez najmniejszego problemu. Pytanie, czy ktoś za mną przejechałby również te kilkaset kilometrów bez problemu? I powiem Wam tak, bardzo dużo miejsca tam na stopy pod fotelem. Tutaj, zobaczcie, na kolana ile mam w tak małym samochodzie miejsca. Normalnie jest to wyprofilowane w taki sposób, że mam dużą swobodę ruchów, jeżeli chodzi o kolana. Trochę za niskie oparcie? Może? Nie, jest w porządku. Dobrze mi się opiera. Bardzo dobrze podpierają mi się tutaj uda, co nie jest oczywiste, bo często te kanapy są bardzo nisko położone. Nad głową nawet mam znośną ilość miejsca, pomimo tego, że jest szklany dach. Gdyby go nie było, to już naprawdę miałbym ultra komfortowo. Więc jest naprawdę wow. Trzecia osoba oczywiście usiądzie tutaj tylko awaryjnie, na krótsze dystanse i będzie musiała siedzieć w ten sposób i tu już nie ma wtedy miejsca na kolana, jeżeli jest takiego wzrostu jak ja, ale umówmy się, nikt nie będzie na środkowym miejscu tutaj podróżował w BMW X1 na długie dystanse, a już szczególnie nie dryblas, który ma prawie 2 metry wzrostu. Dwa gniazda USB-C, nawiewy klimatyzacji, tutaj taka wnęka, w której można sobie jakieś graty położyć. O, tak to się przesuwa. Tu Wam pokażę, jak się przesunie maksymalnie. No to już miejsca nie będzie, natomiast jak ja tak siedzę, jakby był ktoś mniejszej postury niż ja, no to powiedzmy kawałek jeszcze można przesunąć, powiększając sobie bagażnik. Jeżeli chodzi o samą kanapę też, to tak, składa się... A, zobaczcie, jeszcze ma taki myk, czyli możemy sobie pochylać oparcia. No to powiem Wam, funkcjonalność super. No, w pionie mogę nawet tak jechać i wtedy jest więcej miejsca w bagażniku i wtedy ta walizka może tam wejdzie, jak sobie spionizuję oparcie. Ty. No, za funkcjonalność naprawdę 5 z plusem w kierunku szóstki. Bardzo fajnie jest to zrobione. Mamy podłokietnik szeroki, niestety z otwartymi cup holderami. Kanapa składa się w proporcjach 40-20-40, dzięki czemu będziecie mogli sobie przewieźć dłuższe przedmioty. A gdzie ją się składa? A, tu. O, proszę bardzo. Cyk. Po złożeniu powstaje płaska podłoga, co też ułatwi Wam przewiezienie dłuższych przedmiotów. Bardzo pod dużym wrażeniem jestem. Szkoda tylko, że znowu o, zastosowano takie mocowanie do trzeciego pasa. Trzeba go pociągnąć stąd, jak w samochodach 15-20 lat temu. W nowszych już powinno być przecież to tutaj poprowadzone z fotela. Jak na ten segment, to naprawdę też jest bardzo fajne wykończenie. Bo to jest może nie super miękkie, ale ma przyjemną fakturę. Tu jest mięciutkie, fajnie wyglądają te uchwyty, które wręcz krzyczą, złap mnie. Bardzo ładny projekt klameczki, zobaczcie jak fajnie klameczka może wyglądać. Ładnie wyglądają te głośniczki Harmana Kardona, do których nawiązuje też, o tutaj ten, to głośnik jest? Tak, tutaj jest głośnik. O, w tym miejscu, ale strukturka całego tego plastiku jest naprawdę fajna. Widać, że w niektórych miejscach jest to plastik, ale sztywny, dobrej jakości, o fajnej strukturze, a nie śliski i tandetny. Przypominam, że mówimy o segmencie, który reprezentuje na przykład Volvo XC40 i testowaliśmy taki samochód. Tu możecie sobie kliknąć i ten test obejrzeć. I tam nie byliśmy właśnie zachwyceni przede wszystkim materiałami, jakich użyto do wykończenia wnętrza. Tutaj w tym wypadku jest znacznie lepiej. Tutaj zmieniło się najwięcej w stosunku do poprzednika, ponieważ mamy całkowicie nowy koncept deski rozdzielczej nawiązujący do BMW iX. Zarówno przypominają o tym te ekrany, które są ukryte pod jedną taflą szkła i zakrzywione. Ten ma 10,7 cala, ten 12 cali. Nawet konsola środkowa nawiązuje do iX, bo zobaczcie, jest wisząca. Tutaj nie ma pod spodem nic. Fajnie jest zaprojektowane to, ponieważ jak sobie włożycie tutaj telefon, no to on ładnie wszystko na nim widzicie, a jednocześnie jest taka klapka, która go przytrzymuje i to naprawdę fajnie zdaje egzamin. Proszę bardzo. Cyk, cyk. O, i nic Wam się nie przemieści, a jednocześnie widzicie, jeżeli chcecie zerknąć, co jest na telefonie. Oczywiście tego nie polecamy dla bezpieczeństwa. Powinien telefon być ukryty gdzieś w schowku, na przykład w tym, gdzie są graty Lenara. I zobaczcie, ten schoweczek tutaj w podłokietniku jest strasznie mizerny, bo on jest płyciutki, tu nie wrzucicie żadnego portfela. W zasadzie mogą tutaj właśnie być klucze, długopisy i monety i to wszystko wyłożone jest taką gumą na szczęście, więc to nie powinno jakoś specjalnie bardzo hałasować. Nie podnosi
nosi się to, ale też jest bardzo dobrze zmontowane, ponieważ nie lata na boki. Tu jest drugi schowek, taki otwarty, też wyłożony gumą, natomiast umówmy się, też nie pomieści żadnych przedmiotów. Portfela też tutaj nie położycie, no bo będzie go widać z zewnątrz. Pozycja za kierownicą bardzo fajna. Znowu szkoda tylko, że nie jest regulowany ten podłokietnik, bo wtedy można byłoby kierownicę złapać tutaj, a nie w ten sposób ją trzymać. Materiały bez zarzutu. To jest mięciutkie i przyjemne, ładnie przeszyte. Tutaj dopiero pojawia się plastik, ale też dobrej jakości. Konsola świetnie zmontowana. Nawet jeżeli jak tak trzymam nogę, to też mimo, że to jest plastikowe, to jakoś specjalnie nie będę jej sobie w tym miejscu obijał. Nie ma ostrych krawędzi, więc to na plus. To, co mi się nie podoba, to to, że już sterowanie klimatyzacją macie wyłącznie z ekranu i niestety to będzie rozpraszało Waszą uwagę, jak coś będziecie chcieli zrobić. Pozostały tylko dwa przyciski do odstrzelania szyb przedniej i tylnej, a cała reszta z panelu dotykowego. No i no, mnie się to nie bardzo widzi. Tutaj start-stop. I możemy sobie tutaj My Modes, oczywiście tryby jazdy personalizować. Personal, Sport i Efficient i jeszcze jest nawet Expressive. Imponująca wizualizacja i żywa inscenizacja świetlna. Super, naprawdę. Pasjonujące. Samochód dla geeków. Natomiast trzeba jasno też i uczciwie powiedzieć, że ten najnowszy system BMW, czyli BMW 8, działa fajnie. To, co mi przeszkadza, to to, że tutaj nie ma już iDrive'a do tego, żebym mógł tym sterować, jeżeli chciałbym siedzieć, mieć opartą dłoń, tylko dotykowo. I zobaczcie, do tego ekranu jest dosyć daleko. Jak mam oparte tutaj barki o fotel, tak trzymam ręce, a ręce mam jak szympans, to zobaczcie, nie dostaję. Muszę się trochę odchylić, żeby w ogóle móc obsługiwać ten ekran, więc tutaj ta ergonomia troszkę kuleje. Kierownica ładna, fajna, mięsista w tej wersji, którą mamy, to jest X-Line. Jest też wersja, taki pakiet M i wówczas dostajecie takie bardziej sportowe to wnętrze, nawet z fotelami z Alcantary i takiej specjalnej tkaniny BMW. Tutaj to wygląda dosyć tandetnie na tle całego wnętrza, bo jest po prostu bardzo plastikowe te przyciski na kierownicy i taki niedosyt pewien pozostawiają, ponieważ cała kierownica jest bardzo ładnie zaprojektowana i tak jakby to nie było, nie mogło być takie właśnie anodyzowane, czy jak to się tam mówi. To pozostała nam ostatnia rzecz jeszcze tutaj w garażu do pokazania, czyli to, co mamy tutaj pod maską. W wersji 23 i X-Drive mamy silnik o pojemności 2 litrów i mocy 204 koni, Nm jest tutaj 320, ale już teraz oprócz tego silnika jest tu również motor elektryczny, bo to mild hybrid, 48-woltowa instalacja. Ten silnik elektryczny tutaj ma 19 koni i 55 Nm, a łączna moc systemowa obu tych silników to 218 koni i 360 Nm. Silnik sam jest umieszczony poprzecznie, a nie wzdłużnie, tak jak w innych BMW, a to z tego względu, że w X1 jako podstawa jest zaprojektowana jako samochód przednio-napędowy. I X-Drive, który tutaj mamy, różni się od X-Drive'a stosowanego w większych BMW-kach tym, że jest napędem dołączanym. I bardzo ciekawi nas jedno, i skoro jesteśmy na Słomczynie i tutaj za plecami mamy tor, to sobie to sprawdzimy, jak ten samochód będzie radził sobie na śliskiej nawierzchni. Bo wiemy, że BMW-ki te z klasycznym X-Drive'em stałym mają charakterystykę tylnonapędową. Pokazywaliśmy Wam to nieraz, choćby przy okazji testu na przykład BMW 340i, M340i w kombiaku, tu możecie sobie obejrzeć jego test. Nawet gigantyczne X7 potrafiło jeździć na śliskim bokami, bo miało większość tego momentu obrotowego i mocy przekazywaną na tył. Pytanie, jak będzie w tym przypadku? Jedziemy! Tutaj to droga hamowania będzie długa. No dobrze, najpierw w trybie komforcik z włączonymi systemami kontroli trakcji, bo muszę znaleźć tor. Póki co to go nie widzę, są słupki chociaż. O. No i już nawet jak jedziecie sobie z włączoną kontrolą trakcji, to czujecie, że samochód ma przednio-napędową charakterystykę, ale z drugiej strony, na przykład na takich łukach, jak dodajecie mu gazu, to bardzo pewnie się prowadzi. Tu gdzie? A, tu do wewnętrznej opony. Tu jest tor? No tu jest chyba tor. Tak, dobrze, okej.
Więc to ESC rzeczywiście pracuje wręcz niewyczuwalnie. Dodajecie gazu, jedziecie, zobaczcie ile tu jadę. No całe 50 na godzinę, to popitalam można powiedzieć. Wchodzicie i zobaczcie, nawet ja mu nie muszę jakichś kontr specjalnych naddawać, tylko czuję jak on się uślizguje delikatnie tym tyłem i od razu wraca na swój tor jazdy. Bardzo przewidywalny, bardzo pewny dla żółtodziobów, naprawdę. Możecie jechać w ogóle wow. O, i teraz czuję jak wyprzycha ten przód, ale dodajecie tylko gazu i ten przód jednocześnie za chwilę zaczyna go wyciągać z tego zakrętu. Więc tak, jest tutaj podsterowność, ale bardzo szybko jest przez tą tylną oś minimalizowana. To teraz sobie zobaczmy, jak tu kontrolę trakcji wyłączyć. Nie ma już tutaj tego przycisku ślizgającego się samochodziku, jak w większych BMW, tych z prawdziwym napędem, tylko musicie wejść w My Modes. Naszukałem się tego i nie znalazłem. Znalazł to Lenar i znalazł to silny. Tu wchodzicie w Sport, aktywuj Sport Mode i jeszcze musicie wejść w ustawienia, w dynamikę jazdy i DSC off wziąć. I teraz dopiero macie całkowicie dezaktywowany ten system. O! I tu już wie... O kurde! No nie jest to jak w prawdziwym X-Drive'ie, ale normalnie mu delikatnie tą dupkę tam zarzuca. No, już nie zarzuca. Widzicie? Wjeżdżam na... O, więcej jak się doda tego gazu, to rzeczywiście... O kurde! No! Szkoda, że nie mam łopatek do zmiany biegu. O, jak go teraz wypycha. Więcej gazu jak dam, tak naprawdę więcej tego gazu. To o, wtedy rzeczywiście ta dupka tańczy mu. Ale to pierwsze takie wrażenie, czyli pierwsze wprowadzenie go w poślizg jest trudne. Teraz o, na przykład teraz mu bardzo mu wypchnęło ten... A co to się włączyło tam? I słychać takie, słyszycie takie cyk, 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 cyk. To znaczy, że momentami ta kontrola trakcji jeszcze ingeruje. To nie jest tak, że ona jest całkowicie dezaktywowana, ale i tak powiem Wam, jak na samochód, który ma dołączany tylko tył, to naprawdę zachowuje się dość nadsterownie. Jestem naprawdę w lekkim szoku. A tył jest... No i ja... Więc to jest tak, podejrzewam, że on sobie delikatnie też obcina na przodzie moc w jakiś sztuczny sposób, bo przecież nie ma tutaj absolutnie żadnej szpery, nic takiego. Ale popatrzcie, kurde. Normalnie jadę bokiem i zakładam kontry. Natomiast momentami czuję, że on przycina albo przód, albo tył na ABS-ie, czyli na kontroli trakcji. Ale i tak jest super. Więcej wystarczy mu dać tego gazu. Trzeba się nie bać obchodzić z pedałem gazu, mimo tego, że jest tak ślisko. Nie? O, zobaczcie, kurde! No ładnie BMW to zrobiliście. Brakuje mi tylko jednego, żeby były tutaj łopatki do zmiany biegów. To kosztuje dodatkowo 1000 zł. I chyba w M-pakiecie jest akurat, w standardzie. No dobra. To ciekawe, jak w tych pięknych warunkach normalnie na drodze będzie się spisywał. My Modes. Teraz włączam Efficient, czyli zoptymalizowane pod względem zużycia, dostosowane do efektywnej jazdy. I co tutaj mamy? Efektywna klimatyzacja, efektywne wkcje wid, efektywne wkcje wid? Co to jest? No dobra, niech zostanie. Nie wiem, co to są efektywne wkcje wid. Warunki pogodowe dzisiaj nas nie rozpieszczają, sypia od samego rana, pługów nie ma, więc to będzie trochę inny test niż zazwyczaj. 0-100 na pewno nie zrobimy. Nie wiem, czy osiągniemy w ogóle 100 dzisiaj. Byłoby to skrajnie nieodpowiedzialne. No, ale to będzie po prostu zimowy test BMW X1. Naprawdę zaskoczył mnie na torze. Spodziewałem się dużo większej podsterowności, a tutaj jednak i te systemy wsparcia, czyli ABS i DCS,
i cała ta elektronika sterująca sprzęgłem wielopłytkowym, które przekazuje moc na tył, działają w taki sposób, że jest więcej nadsterowności niż podsterowności, fajnie się prowadzi. Słyszycie tam cykanie w bezpiecznikach, co oznacza, że ten DCS nie zawsze jest całkowicie wyłączony, tylko gdzieś tam ingeruje, ale robi to w taki sposób, że samochód po prostu świetnie się prowadzi. A przy włączonych systemach kontroli trakcji jest w ogóle mega pewny w prowadzeniu. I umówmy się, w normalnym, w codziennym użytkowaniu będziecie mieli w pompce to, czy to jest ten stały napęd prawdziwy X-Drive, czy to jest tylko pędzony przód i dopinany tył. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, to też jest tutaj inna niż w tych BMW większych i doroślejszych, bo tam jest ten steptronik ośmiobiegowy, czyli skrzynia ZF-a, klasyczny automat. Tutaj jest skrzynia już dwusprzęgłowa, siedmiobiegowa DCT. Ona ma za zadanie przede wszystkim oszczędzać paliwo, no ale oczywiście też sprawnie wrzucać te biegi. Jak jedziemy w trybie efficiency, tak jak teraz, w tym momencie, i sobie na przykład zdejmuję nogę z pedału gazu, no to efekt jest taki, że silnik się wyłącza, a samochód wchodzi w tryb żeglowania. I kładę nogę na pedale gazu i uwaga, raz, dwa, dwie sekundy mijają opóźnienia, zanim on włączy ten silnik i zacznie jechać. Z doświadczenia wiem, bo to nie pierwszy dzień z tym samochodem, wczoraj nie sypało, ale nie mogliśmy go nagrać, że jak jedziecie na przykład w trasie i zdejmiecie nogę z pedału gazu i przychodzi Wam wyprzedzić kogoś, no to jest takie zawahanie tej skrzyni biegów i całego tego układu mild hybrid, że what the fuck, co ja mam zrobić? I jest ta zwłoka taka, która jest wręcz niebezpieczna przy takim wyprzedzaniu. Moglibyście sobie oczywiście zredukować bieg, nie wiem, łopatką, gdyby tutaj takowa była, no ale to przecież nie o to chodzi, więc lepiej, jeżeli chcecie mieć większą taką responsywność szybką na ten pedał gazu, naciśnięcie pedału gazu, no to nie jeździć w tym trybie efficiency, tylko wrzucić sobie tryb jazdy, który? Sport może nie, personal. I tu możecie sobie go spersonalizować. O, i w tym trybie personal, a nie efficiency, on już inaczej reaguje zdecydowanie na takie dynamiczniejsze zachowania. Bo kładę o i on już od razu sobie odjeżdża. Więc zdecydowanie, jeżeli macie świadomość, że wyjeżdżacie w trasę, przyda Wam się do wyprzedzania to, albo nawet jeździcie po mieście i chcecie sprawniej się poruszać, no to zdecydowanie polecam personal, a nie efficiency. Tamten jest do oszczędzania paliwa, jak jesteście dusi groszami. O. A teraz zamówiliśmy dla Was pług, który odśnieży nam nieco drogę, pozostawiając na niej oczywiście trochę śniegu, po to, żebyśmy mogli sprawdzić przyspieszenie od 0 do setki w takich warunkach. Na suchym to jest 7,1 sekundy, tak mówi BMW. I jak znamy BMW, to ten wynik będzie albo identyczny, albo dosłownie z odchyłem o 1 albo 0,2 w prawo albo w lewo. Więc jest to wiarygodne, natomiast zobaczymy, jak sobie poradzi w śnieżnych warunkach. I start. Czy my dobiliśmy do 100? Kurde, nie dobiliśmy do 100! Proszę bardzo, 12,96, czyli 13 sekund, naprawdę na mega śliskiej nawierzchni. Daje ten samochód takie pewne poczucie bezpieczeństwa, to jest w nim fajne. Jadę w naprawdę trudnych dosyć warunkach, ale wiem, że tam jest napędzana ta oś z przodu, tam jest z tyłu napędzana i wręcz irytują mnie ludzie, którzy jadą 50 na godzinę na 70, 40 na godzinę. No ma zobaczcie, wjeżdżam nawet w taki śnieg tutaj i nie mam żadnej utraty kontroli nad samochodem. To jest fajne, naprawdę. To przyjemne jest po prostu uczucie. Natomiast problemy zaczynają się, gdy zaczynacie hamować, bo o, bardzo szybciutko się włącza ABS. Wycieraczki mają bardzo dużą powierzchnię zgarniania tego całego dzieciaraństwa. Tam w zasadzie jest tylko taki łuk, a tutaj zobaczcie, aż pod samo nadszybie w tym miejscu. I tu szeroko, dużo, ładnie widać. No bardzo ładną, dużą powierzchnię.
To fajne. Sama widoczność w samochodzie też jest naprawdę bardzo dobra. Ma duże lusterka, pomimo tego, że jest dosyć krótkim autem, bo ma 4,5 metra długości. Wszystko w nich dobrze widać. Spora powierzchnia bocznych szyb też nie ogranicza widoczności. Tam z tyłu jeszcze macie dodatkowe wizjery za trzecim słupkiem, tak? Tak. Więc jest naprawdę w porządku. Oczywiście jako całość, no to czujecie, że macie do czynienia z trochę mniej ekskluzywnym wnętrzem niż to w X3. No tam jest taki już pełen przepych. Już i te materiały w tej X3 są takie bardziej, no wszystko jest tam takie bardziej. Ale jednocześnie tutaj jak na ten segment samochodu jest naprawdę bardzo dobrze. Te wszystkie chromowane wstaweczki i tak dalej. Natomiast jak to w BMW współczesnych, bardzo dużo tutaj się dzieje. Dużo różnych kształtów, dużo różnych tych materiałów. Ja wolę minimalistyczne wnętrza. Ale jeżeli lubicie nowoczesne wnętrza i właśnie dużo takiego, tu piano, tutaj sreberka, tu skóreczki, tu czegoś, no to na pewno te oczekiwania spełni. Tak dziwnie wieje w tym samochodzie. Przecież w tym momencie nie pada, szyba jest czysta, chociaż nie, może śnieg rzeczywiście sypie i tutaj nad szybą uderza i tak słychać, jakby padał deszcz i walił o szybę. Cicho. Względnie. Przy stówce nie słyszycie silnika, ale już słyszycie powietrze opływające samochód, natomiast nie są do końca warunki takie, żeby móc wiarygodnie to wszystko ocenić, no bo jednak i sypie śniegiem i nawierzchnia jest taka, że będziecie, że słychać po prostu to, że jedziemy po śniegu, po grudach, ale bardzo przyjemne jest na przykład zawieszenie, które idealnie sobie radzi w tych warunkach. Ten układ kierownicy, czy zdecydowanie teraz czuję, nie jest tak wybitnie bezpośredni jak w tych większych BMW-kach z rzędowymi silnikami. Tutaj jest zdecydowanie skażony ten przedni napęd tym silnikiem ustawionym poprzecznie i tym napędem głównie naprzód. Niemniej jest poprawny, o tak bym powiedział. Nie jest to takie typowe rasowe BMW, ale jest poprawnie. No i zobaczcie, jadę sobie naprawdę z taką prędkością 100-110 i on się bardzo bezpiecznie prowadzi. Czuję się w nim pewnie, to podkreślam naprawdę, bo to w takich warunkach nie jest łatwe. Jest dobrze. Nie jest dobrze natomiast ze zużyciem paliwa, bo chociaż mamy tutaj już tą technologię mild hybrid i teoretycznie auto powinno zużywać mniej tej benzyny, no to zobaczcie, to jest średnio od zresetowania, gdzie tam przejechaliśmy może z 5 km, o 4 dokładnie. Nie dodawałem zbyt dużo gazu, hamowań też nie było, bo jedziemy płynnie te 110, teraz 112 i średnie zużycie paliwa to 8 litrów, a to jest dużo. Podobno można zejść przy tych 120 latem do takich wartości rzędu 7 litrów, czy tam 6,5. No już jest to bardziej akceptowalne, ale 8, a teraz 8,2, no to jest troszkę przesada, jak na silniczek, który ma 2 litry i auto o takich gabarytach. Problemem to spalanie jeszcze jest z innego względu, mianowicie zbiornik ma 45 litrów. Więc nawet jak będziecie jechali oszczędnie, no to po tych 500 km będziecie musieli się już tankować. Możecie go sobie powiększyć o 9 litrów, gdybyście chcieli, co da Wam kolejne powiedzmy 100 km zasięgu, tylko musicie za to zapłacić dodatkowe 300 zł. Więc jak będziecie zamawiali, to koniecznie zaznaczcie ptaszek przy tym większym zbiorniku, żeby miał 54, a nie 45 litrów paliwa. A ile całe auto kosztuje? Wyjściowo cena wersji 23 i X-Drive zaczyna się od 210 tysięcy złotych. Ma już na przykład te dwa ekrany takie zakrzywione w serii, napęd na cztery koła, skrzynię automatyczną, manuali nie ma w ogóle już w tym momencie. Jest dwustrefowa klimatyzacja, parę tam pierdółek. Natomiast jak zaczniecie sobie konfigurować auto, dobierać lakier, te większe 20-calowe koła i różnego rodzaju rzeczy, to maks, do jakiego możecie dojść, to 270-280 tysięcy złotych. Sensownie wyposażona wersja to będzie 240-250 tysięcy złotych. Ta to jest taka bardziej elegancka, chyba X-Line się nazywa, ale jest też taki pakiet M Sport i wówczas macie trochę więcej tych sportowych dodatków. Jakie jest taka jako całość BMW X1? Podoba mi się jego praktyczność, ta przesuwana tylna kanapa, ten dosyć spory bagażnik, choć może tam nie wejdzie Wam przy maksymalnie opuszczonym oparciu i przy maksymalnie odsuniętym siedzisku walizka do tego bagażnika, tak żeby się domknęła klapa, taka wielka, to jednak jak coś tam pokombinujecie i zaczniecie to po swojemu przestawiać, to może się okazać, że się spakujecie spokojnie na dwutygodniowy urlop z rodziną 3, czy powiedzmy 4-osobową. Przestronność na tej tylnej kanapie z kolei i przestronność tutaj z przodu jest wręcz wzorowa, jak na samochód, który ma 4,5 metra długości. Podoba mi się to, że
level wyżej weszła jak X1, jeżeli chodzi o jakość wykonania i użytych do tego materiałów. Podoba mi się ten napęd na cztery koła, który owszem jest dołączany, ten na tył, ale działa bardzo sprawnie, daje duże poczucie bezpieczeństwa i jak widzieliście na torze, potrafi być nadsterowny, co nie jest oczywiste w przypadku tego typu napędów. Więc ma sporo plusów ten samochód. Co mi się nie podoba? No nie podoba mi się to, że nie mam tu już iDrive'a, że do ekranu mam daleko, więc trochę kuleje już ergonomia. Nie podoba mi się to, że nie mam schowka tutaj takiego głębokiego, z prawdziwego zdarzenia. Nie podoba mi się do końca to, jak ten samochód w trybie efficiency jeździ, choć rozumiem, że został skonstruowany z myślą o ludziach, którzy lubią oszczędzać każdą kropelkę paliwa. Nie do końca jestem też przekonany co do połączenia tego silnika, choć jest bardzo sprawny w trybie sportowym, z tym napędem na cztery koła i tą skrzynią biegów, która czasami lubi się gdzieś tam zagubić. Natomiast jako całość jest to naprawdę fajny samochód, bardzo dojrzał, o ile X1 poprzedniej generacji i tej pierwszej generacji była samochodem dla żon tatusiów, tak można powiedzieć. Patrzyliście, o, X1, to albo kobieta jedzie, albo facet, którego nie stać było na X3. To dzisiaj ten samochód jest na tyle już dojrzały, że możecie śmiało go kupić jako rodzinne BMW. I może nim jeździć i facet, i może nim jeździć i żona. I żona będzie miała poczucie bezpieczeństwa. Z kolei facet, jak przyjdą takie warunki, to będzie mógł sobie wyłączyć kontrolę trakcji, włączyć tryb sport, pojechać na taki tor Słomczyn i się trochę pobawić, przynajmniej trochę. Oczywiście na suchym taka zabawa tym samochodem będzie wykluczona, ale on też nie do tego został stworzony. Reasumując, fajne, wygodne, przestronne, już rodzinne BMW X1, które niestety ma jeden zasadniczy problem. Tę cenę, o której mówiłem. I to nie chodzi o samą wyjściową 210 plus 250 albo 270 za lepszą wersję. Największym problemem i jednocześnie największym konkurentem tego samochodu jest BMW X3, które z 3-litrowym dieslem będzie droższe o jakieś 15, może 20%. Niebezpiecznie zbliżyły się ceny tych SUV-ów segmentu C premium do tych segmentu D. Podobny przypadek jest, jeżeli chodzi o XC40 i XC60 Volvo. Tam też już te różnice są niewielkie, więc tylko od Was zależy, czy chcecie taką X1 z napędem na przód i dołączanym tyłem, czy lepiej jednak dopłacić te kilkadziesiąt tysięcy i mieć prawdziwe BMW z rzędową szóstką i z prawdziwym X-Drive'em. I jednak takie, w którym tego prestiżu czuć trochę więcej.